Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z kalendarzem adwentowym z Sephory. Przepraszam, że nie ma początku, ale jest już późno, jest już po północy grubo i ja nagrywam ten film, jestem bez makijażu, nie chciał mi się specjalnie malować do tego, więc wybaczcie, że nie mam mojej czułeweczki, jest taka. A więc tak, kupiłam kalendarz na Vinted od pani za 110 zł. Na stronie Sephora kosztuje on 175 zł. Zobaczmy, czy się opłaca za stówkę, czy opłacałoby się za 175 zł. Zmienimy kadr troszkę i zaczynamy. A więc jednak nie zmieniamy kadru, zostajemy przy takim, ponieważ kalendarz jest dosyć duży. Jak widać, jest taki otwierany. Po otwarciu tutaj na drzwiczkach mamy z tej strony mamy napis, a z drugiej jest pantera. Okienka mamy tutaj na przodzie, jak i również są one z dwóch boków. Nie wiem, jak będę to otwierać. Może będę go obracać, albo zagniemy po prostu te boki. Jest to ciężki troszkę kalendarz do otwierania, no ale zobaczymy. Jak mówiłam, kupiłam go za 110 zł, na Sephorze jest za 175, a więc zobaczmy, co mamy w środku. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie zapraszam do subskrypcji, ponieważ gdy będziecie mieli subskrypcję i dzwoneczek, będziecie wiedzieli o wszystkich filmach, które wstawiam. A teraz szukajmy jedyneczki. Widzę, że jedyneczki nie ma z przodu. Z tej strony też nie ma, więc musimy jej szukać tutaj. Ja sobie pozwolę tak z deczka zagiąć. O kurczę, tu też nie mamy. Może jednak z przodu mamy. Dwójkę tu widzę. Dobra, jest jedynka. Po długich szukaniach jest jedynka. Jak widać, kalendarz ma taki dosyć nietypowy print. Na pewno nie jest to print świąteczny. Jest to bardziej print wakacyjny lub zwierzęcy, bo są i papugi, i kameleony, więc taki bardziej zwierzęcy. No to jedziemy z tą jedynką. A w jedynce zaczynamy od lakieru do paznokci. Standardowo, jak w kalendarzach świątecznych przystało, jest to kolor czerwony. Bardzo taka krwista czerwień, malutki, jest to lakier seforowy. Jest tu 5 ml. Dwójkę już widziałam. Tutaj, po tej stronie mamy dwójeczkę. W tym miejscu. Jest bardzo mini. I w dwójce mamy... Mamy w dwójce jedną spinkę. Złotą. Złotą spinkę. Klamerkę tak zwaną. Oj, Sephora, Sephora! Już mi się to nie podoba. Szukamy trójeczki. Trójeczkę mamy tutaj. Jedyny plus, że fajnie się to otwiera. A w trójce znaleźliśmy peeling do twarzy marki Sephora. 15 ml. Nieduży, ale zawsze jakiś kosmetyk. Czwórkę widzę na środku. Akurat jest widoczna. A jeśli podobają wam się takie kalendarze i moje filmy, bardzo będzie mi miło, jeśli zostawicie mi łapkę w górę. Motywuje to mnie do dalszej pracy na YouTubie. W czwórce mamy cień do powiek ze Sephory Color Full Shimmer w kolorze takim brązowo-złotym. Powiem, że podoba mi się ten kolor. Jest jak najbardziej spoko. Fajny kolorek, naprawdę. Dobra, to jedziemy dalej. Szukamy piąteczki, piąteczki szukamy. Pewnie będzie z tej strony. No i jest. Mamy tutaj piątkę. Jest tu. A w piąteczce mamy. W piąteczce mamy taką malutką gwiazdeczkę do kąpieli. Bardzo malutką. Pachnie tak, no, bardzo mdło, że tak powiem. No powiem wam, że na razie jestem bardzo zawiedziona tym kalendarzem. No dobra, oglądamy dalej. Szóstka. Są to mikołajki. Czy dadzą coś nam na mikołajki fajnego? I na mikołajki mamy maseczkę pod oczy. Jest to jedna para maseczki pod oczy. Dwa płatki, tak. Myślę, że to jest ogórkowa. Tutaj po obrazku widać, że jest to ogórek. No maseczki jak najbardziej u mnie wskazane. Bardzo lubię.
No dobra, no to teraz siódemeczka. Siódemkę już wcześniej pomyliłam z jedynką tu na dole. A w siódemce mamy mini A pencil. Małą, czarną kredkę do oczu. Też nie jestem zbyt zachwycona, ale nie jest to bubel. Teraz szukam ósemki. Ósemkę mamy u góry z takim ładnym ptaszkiem. A w ósemce mamy super nawilżający krem na dzień. Nawilżenie, rozświetlenie. 967 składników pochodzenia naturalnego. Jest on z kwasem hialuronowym, ale jest to bardzo mała buteleczka, 10 ml. Jedziemy dalej. To była ósemka. Poszukuję dziewiątki. Pewnie będzie gdzieś z boku. Tak, mam tutaj na samym dole, jest dziewiątka. I w dziewiątce mamy... 2000 years later. Wyciągnęłam. Męczyłam się, męczyłam, aż się umęczyłam. W dziewiątce mamy kolejny lakier do paznokci. Jest taki perłowy, nawet nie różowy, tylko perłowy, taki bardzo brokatowy. Teraz mamy dziesiątkę, mamy tutaj z przodu. A w dziesiątce mamy, no nie, dwie chusteczki do zmywania lakieru do paznokci. Dwie takie małe chusteczki. No słabo, mega słabo, Sephora. Sephora mega słabo. Jedenastka jest tuż obok. A w jedenastce, no nie, w jedenastce mam lusterko. Bubel, kolejny bubel. Kolejny bubel. No nie, żeby było tylko lepiej. Jedenastka już była. Dwunastka mamy tu u góry. A w dwunastce mamy jedną maseczkę, znaczy maseczkę, jeden plaster, jedną sztukę plastra na nos, takiego na pory. No, w innych kalendarzach znajdowałam paczki, w których były 4 bądź 6 takich plastrów. No ale powiedzmy, że może być. Trzynastka, też mała. A w trzynastce mamy kolejną gwiazdkę do kąpieli, taką bombę mini. Ta tym razem pachnie męsko. Męskimi perfumami. Czternastka. Chyba czternastkę znowu będziemy mieli z boku. Jestem ślepa. A dobra, jest, jestem. A w czternastce mamy wodę micelarną, malutką buteleczkę, 25 ml, kalendarz adwentowy, nie obyłby się bez czarnej kredki, lakieru do paznokci, kremu do rąk i oczywiście wody albo płynu micelarnego, przecież to musi być. Jeśli słychać jakieś dźwięki, to oczywiście usza biega, chociaż mam ją w innym pomieszczeniu, to nieco ją słychać. To była czternastka. Piętnastkę mamy na drzwiczkach tutaj. Jest piętnastka. A w piętnastce mamy mini taką pastylkę Creamy Body Wash, czyli żelu pod prysznic. Ja nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć, bo może rękę sobie tym umyję albo nogę taką ilością. No nie wiem, zobaczymy. Jestem załamana tym kalendarzem, on jest taki wielki, a nie ma w nim jak na razie nic w sumie ciekawego. Dobra, to teraz mamy numer 16. Dobra. 16 i 17 mamy ciągle po tej samej stronie. Tu mamy 16. W 16 znaleźliśmy maseczkę z maską Shea do ust. 17 od razu otwieram, obok jest. W 17 w końcu coś konkretniejszego. Jest tutaj pomadka. Nie ma tutaj napisanego koloru, jest to numer 36. Jest ona Lip Stories z takimi printami. Tu jest akurat plaża. Nie wiem, czy plaża akurat na święta jest okej. Jest ona w dosyć ciemnym kolorze. Powiedziałabym brązowa, ciemny brąz. No ale jest to w końcu już coś konkretniejszego. 16, 17 mamy. 18 chyba była po tej stronie. Tak, 18 i 19 mamy tutaj. Sorry, że tak jeżdżę z tym kalendarzem. 18 jest tu. W 18
No nie uwierzycie. W 18 jest gumka sprężynka. Czy mogłoby być gorzej? 19 od razu otwieram. W 19 mamy Creamy Body Wash, czyli kolejny żel pod prysznic, to już umyję drugą nogę. 20, ostatnie okienko po tej stronie. I mamy kolejną pomadkę. Kolejną pomadkę, tym razem jest to balsamik Coconut Lip Balm. W końcu coś dla mnie. Bardzo pięknie pachnie, ja uwielbiam takie balsamiki. W końcu coś dla mnie. Jak na razie oprócz płatków pod oczy i tej pomadki, to w sumie to jest w końcu dla mnie. Okej, okay. To była... Kurczę, teraz nie pamiętam. To była 20. Zostały jeszcze 4 okienka. Jeśli podoba wam się ten kalendarz, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żeby być cały czas na bieżąco z moimi filmami. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję. Mój kanał się rozrastał. Będę mogła wam robić konkursy w końcu, bo już mam tyle produktów, że i tyle pomysłów, że już nie mogę się doczekać. To jedziemy z 21. 21 mamy tutaj na samym początku, od razu 22. No nie, Sephora. Po prostu tragedia. Pilniczek. To jest jakiś dramat, ten kalendarz to jest dramat. Dla mnie to jest najgorszy kalendarz chyba, jaki otwierałam. On jest straszny. To już bym wolała, że te pomadki się powtarzały. Dobra, jedziemy 22. 22 mam kolejną maseczkę, maseczkę na nos. Tym razem ananasową. 23. Widziałam, że jest z tej strony takie malutkie. Druga gumka. Ja nie wiem, jak chcecie gumki sprężynki, to napiszcie w komentarzu. Chętnie wam oddam, bo mam ich mnóstwo. Nie skomentuję tej gumki, no ale przynajmniej mamy dwie. Nie tak jak w ostatnim kalendarzu Belle, była jedna czarna w wielkim pudełeczku, jedna gumka. I ostatnie okienko, numer 24. I w numerze 24 mamy czerwony Cream Lip Stain, czyli pomadkę czerwoną. Ja po prostu, jak patrzę na ten kalendarz, to naprawdę współczuję ludziom, którzy kupili go za te 175 zł, bo ja na to patrzę i tak naprawdę to nie wiem, czy dałabym za niego 50 zł. Jedyne, co w tym kalendarzu mi się podoba, to opakowanie. Bo ten print jest przecudny i nie wiem, czy więcej nie wydali niż na te kosmetyki. Nie, ten kalendarz jest jak najbardziej na nie, z wszystkich kalendarzy chyba. Ten jest najgorzej przeze mnie skomentowany, bo... Ale powiem tak, że na szczęście nie kupiłam go za 175 zł, tylko 110, więc... No mam ból serca, ale czego się nie robi dla swoich ukochanych widzów, wiecie, żeby nie kupywać kalendarzy seforowych, chyba że tych super drogich, to tam można coś znaleźć, ale tych tanich, no niestety, większość produktów nie dla mnie. Takie małe lusterko to nawet do plecaka nie włożę, bo je zbije, więc... No dobrze, a więc to wszystko, to tyle na dziś. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zachęcam was do obserwowania mnie na Instagramie, tam dodaję testy różnych produktów, myślę, że maseczki tutaj wlecą w ruch, więc możliwe, że zobaczycie je na Instagramie. Dziękuję wam bardzo, zapraszam was do kolejnych filmów, do zobaczenia, cześć!